Witajcie kochani, dzisiaj ogłaszamy konkurs. Oczywiście jest to konkurs świąteczny z bogatymi nagrodami. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu. Hania przygotowana już do losowania nagród, natomiast te nagrody będą losowane 28 grudnia. Wy obejrzycie ten film o godzinie 19, a Hania już by tutaj chciała losować. Natomiast my co robimy? Zaczynamy prezentację nagród, które będą do wygrania w naszym konkursie. Oto pierwsza nagroda. Kubeczek z naszym logo. Firmowym logo Odkrywca Historii, także jedna z osób na pewno wygra taki kubeczek. Tutaj Hania nam miesza, nie da nam spokoju przeprowadzić konkursu. Drugą nagrodą będzie komplet naszywek. I moja tacia. Dwóch naszywek. Jedną z naszywek to będzie nasze hasło, które towarzyszy nam często, Żyj z pasją, i oczywiście nasze logo. Czyli druga osoba, która wygra w konkursie podczas losowania, otrzyma właśnie te dwie naszyweczki. Trzecią nagrodą w konkursie jest oto taka czapeczka z daszkiem, nasza firmowa też z logo Odkrywcy Historii, także akurat nadaje się na poszukiwania podczas zimy, wczesnej wiosny. Jest to czapka ocieplana, zrobiona z grubego materiału, także przyda się na pewno w poszukiwaniach. Kolejną nagrodą kolejna czapeczka Metal Detecting. Bardzo taka wymowna czapeczka prezentująca jakby taką ideę naszych poszukiwań. Detektorysta na tle słońca, także szczęśliwa osoba, która wygra, będzie miała taką czapeczkę. Hania, czy byś coś chciała tutaj dopowiedzieć? Bo siedzisz taka smutna. Chciała wszystko sama pokazać. Zobaczcie, Hania obrażona, Tosia wesoła, a my prezentujemy dalej nagrody, które są do wygrania w tym konkursie. Kolejną nagrodą do wygrania będą dwie koszulki. Hania, tak, Hania do wygrania. Dwie koszulki z naszym logo. Pokaż, Hanulka. Takie logo. Coś ta koszulka za duża dla Ciebie, bo to są męskie koszulki. I to dwie koszulki trafią właśnie do jakiejś kobiety albo mężczyzny. Dwie koszulki w rozmiarze L i M. Mamy też XL-kę. Mamy XL-kę? Mamy też oczywiście. Nie? Mamy dla każdego koszulki, prawda, Hania? Do wygrania, Hania. Oddamy Ciebie w pakiecie z tą koszulką, prawda? Nie, nie oddamy. To się? Oliwie. To się oddamy, prawda? Oliwie. Kolejną nagrodą są dwie książki, które trafią do dwóch osób. Trzy. Książki o... Hania, Hania trzecią trzyma. Książki o nazwie Noc Patagonów, które są autorstwa Michała Młotka, który prowadzi portal historyczny skierowany dla pasjonatów historii, jak również dla poszukiwaczy, z dziennika Odkrywcy. Książka ta opowiada o tym, jak znaleźć skarb, czyli jest taka dedykowana dla osób, które żyją w świecie poszukiwań, ale też którzy chcą zacząć przygodę z wykrywaczem metali. Książkę tą też rekomenduje Artur Trącik, znany w świecie poszukiwaczy jako saper, jak również Wojtek Oksięciuk, który jest konstruktorem wykrywaczy metali Armand. Artur Trącik, saper, wypowiada się w ten sposób. Nikt do tej pory nie oddał w ten sposób emocji towarzyszących poszukiwaniu skarbów, jak ta właśnie książka. Wojciech Oksięciuk, poszukiwacz skarbów, archeolog, konstruktor wykrywaczy metali Armand, wypowiada się w następujący sposób o tej właśnie publikacji. Noc Patagonów przełamuje stereotyp złego widzenia poszukiwacza na rzecz polskiego Indiana Jonesa, ratującego dziedzictwa archeologiczne. Tutaj jeszcze takim bardzo wartościowym bonusem dla osoby, dla dwóch osób, które wygrają te książki, będzie dedykacja wpisana przez autora tej książki. Czyli osoba, która wygra w konkursie tą książkę, przesyła mi treść, jaką ma wpisać tutaj autor Michał Młotek. Ja jadę do Michała, wpisujemy, Michał wpisuje, podpisuje się, no ja wysyłam do Ciebie, być może Ty będziesz wygraną osobą. Bardzo wartościowy prezent w tym konkursie. Aby wygrać nagrody w naszym konkursie świątecznym, należy być subskrybentem naszego kanału, zalajkować nasz filmik i oczywiście w komentarzu napisać Wesołych Świąt. Wesołych Świąt, Hania, prawda? Hania się tam gdzieś ukrywa. Natomiast konkurs trwa do 27 grudnia do godziny 12, a ogłoszenie wyników będzie 27 grudnia o godzinie 19. Wszystkie osoby, które spełnią warunki regulaminu, które przedstawiła Ewelinka, zostaną poddane losowaniu nagród, które prezentowaliśmy. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go matulu w płaczu. A więc chcielibyśmy się z Wami pożegnać i oczywiście wszystkim tym, którzy będą brali udział w naszym konkursie, życzyć powodzenia, no i wygranych. Weźcie udział w konkursie, spełnijcie warunki, a jedna z tych nagród, które prezentowaliśmy, na pewno trafi do Was. Życzymy wszystkim wygranych i co? Zdrowych i wesołych świąt. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.